Myślę, że ten jedyny błąd w obronie w pierwszej połowie, który kosztował nas 7 punktów, był bardzo właśnie kosztowny, bo spodziewałem się tego, że mecz będzie na bardzo cały czas na stykowy i taki był. Szkoda tego błędu w pierwszej połowie. Niestety przydarzył nam się. No i szkoda końcówki. No, mieliśmy swoje szanse. Niestety powiem to, sędzia się bał odważnej decyzji podjąć. I tyle. No ten met właśnie to był drugi raz zawalony mol. Met od pola. Ja nie wiem, ja nie spotkałem się z inną interpretacją niż karną piątką, ale widocznie u nas można inaczej to interpretować, bo skoro idziemy molem na pole i ktoś go zawala met od pola, to znaczy co? To nie jest sytuacja punktowa? To jest sytuacja punktowa. Sytuacja punktowa zawsze przy faulu, przy sytuacji punktowej jest karna piątka. Nie musi być to za drugim razem, za trzecim, za pierwszym. Czy któryś z zawodników swojej drużyny się szczególnie wyróżniał? A wszyscy kupę serca włożyli tutaj w ten mecz. Bardzo chcieli, może troszkę momentami aż za bardzo, bo niepotrzebnie była w jakiś tam sposób, kilka razy były złe decyzje, zbyt szybkie podejmowanie gry, nieszanowanie piłki, szczególnie w tym momencie w drugiej połowie, gdy prowadziliśmy 12-10, niepotrzebne kopy oddające piłkę właśnie drużynie przeciwnej, a można było sobie to spokojnie od raka do raka i czekać, może przeciwnik właśnie popełni jakiś błąd, może jakiegoś karnego i wtedy znowu waut i mol. A co dalej? No dla nas sezon, no dogramy go, ale sezon już jest praktycznie dla naszej drużyny skończony, bo przecież wiadomo, że mieliśmy aspirację tego, żeby grać w pierwszej czwórce. Nie gramy, bo dzisiejszy wynik definitywnie nas eliminuje z tego. Szkoda, bo 4 mecze żeśmy przegrali w całych tych dwóch rundach. Minimalnie w ostatnich praktycznie akcjach meczu, dwa na jesieni w ostatnich akcjach przeciwnicy kładli punkty, a dwa teraz z Łodzi tydzień temu myśmy nie położyli punktów, mimo tego, że powinniśmy położyć. No i te 4 przegrane powodują, że jesteśmy poza czwórką. No dogramy, tylko że no, wielkiego sensu sportowego dla nas już tam nie będzie. Będziemy sobie grali bez żadnej ambicji. No to jest sport. Czy my zajmiemy 5., 6. czy 7. miejsce, to nie ma znaczenia, chociaż myślę, że tam przewaga punktowa jest na tyle duża, że jeden mecz chyba wygrany tutaj w Siecach z którąkolwiek z drużyn, czy ze Skrą, czy z Orkanem, spowoduje, że już będziemy mieli 5. miejsce. No, tak się to ułożyło.